spogodna, niespogodna, z głębokiego. Zna pan tego może? Nie, ja wiem, że ja pierwszy zbudowałem Szczecinie poduszkowiec latający. No ten latający, ale tamten po głębokim pływa. To musiał dawno, bo to latamy z tego się nie mało. No, ale fajne. I z jakim silnikiem to jest? To jest Suzuki Swift. No to taki oszczędny dość. 55 koni. A potrafi lecieć prawie 120 na godzinę. Niesamowite. Po wodzie też? No przede wszystkim po wodzie. Może poczytam koło pana, ja zrobię zdjęcie. Ale fajne. Naturalnym środowiskiem poduszkowca jest woda, ale potrafi się poruszać. No teraz to już w ogóle. Po każdej powierzchni. Woda, lód, woda, trawa, śnieg. Jaki koszt tego jest? Zrobienie to jest dużo pracy, prawie. No cała zima, a materiały no to tak jak wstępnie szacowałem około 20 tysięcy. No i robocizna na drugie tyle, no to cztery już. No, ja mam własny warsztat, to ja nie liczę robocizny. To jest coś takiego, co się robi po prostu po południu dla przyjemności, żeby odpocząć. No ale to w Szczecinie pan to robi? No piękna sprawa. Ale ma pan dwa silniki, widzę, tak? Tak, jeden jest do wytwarzania poduszki, a drugi jest do napędu. To do poduszki wystarczy ten mały? Tak, w zupełności wystarczy, on ma 6,5 konia. Ja cię kręc. Uratowałem życie? No, dokładnie. Strasznie daleko na to, dobry. Będziecie jechać teraz ty? Dobrze, daleko. To jest bomba taka? To jest Whistler, czyli jak leci, to bliższe. Ale jak leci do góry, jak leci na dół? No, tutaj ma gwizdek, ale tylko się przemieszcza w powietrzu, to bliższe. Udało mi się z tym dofinansowanie, więc zajebiście. Także dostałem 60 tysięcy. No więc będzie. A to z tego funduszu Pefronu, no właśnie. I jaki jest czas lotu? Takiego 40 minut.
coś podobnego. Samolot może lotać. A waga? Jego waga ile? On do lotu waży około 8 kg. Plus kolejne 8 ma jeszcze udźwigu. Także już z taką większą kamerą może spokojnie sobie latać. Jaki koszt? No tak plus minus 9-10 tysięcy złotych. Cały już z malem, z akumulatorem. No to policja, wojsko, straż graniczna. Nie. Sektor komercyjny. Różne usługi związane na przykład z pomiarami, z rolnictwem precyzyjnym, no tego typu rzeczy. Jaką prędkość mają śmigła? Bardzo niebezpieczną, żeby wsadzić palce. Ja nie orządzę. Ja tam elektryk jestem, ale to jak zwykły silnik jak w fabryce stoi, to ma tam nie wiem, do 3000 obrotów. 6-10 tysięcy obrotów to mają. Te silniczki mają 4000 obrotów na volt, a są zasilane 12 tysięcy, więc one mają tutaj już około 20-25 tysięcy tak realnie obrotów. To są silniki BLDC, takie malutkie. Poznaję po konstrukcji, że tak powiem, ale obrotę, bezpiecz obrotu będzie 12 W czymś takim stosowane są jeszcze sztaki. Aha. W takim maleńkim. Nie, no faktycznie, bo BLCD-ki nie mają szczotek, więc... Mają dużo większą sprawność, dużo lepszy stosunek mocy do masy, dużo lepsze chłodzenie niż też... I mają też szczotek, więc pozwala podnieść prędkość wtedy faktycznie. No, po zatarciu, także bardzo dużo. Dzisiaj jest taki, a jutro już jest. No jest prawda, że tego silnika jest też dużo, dużo większy niż to. Już mamy kamerki, z których obraz jest przekazywany w czasie rzeczywistym. Zakładamy sobie okulary, takie z wyświetlaczami i latamy tak, jakbyśmy siedzieli w środku, więc to jest naprawdę mega. Za ile kosztuje to? Przygotowuję właśnie produkcję takich maleństw i one będą kosztowały 500 zł za sztukę. Razem z kamerą? Tak, tak, już z kamerą. I z baterią? Tylko potrzebny do tego będzie nadajnik do sterowania i właśnie odbiornik do obrazu. Ale takie rzeczy są standardowe, także jeżeli ma się nadajnik do takich większych dronów, też. To jest kompatybilny z tym. Z fotografią lotniczą. Bierze pan udział na jakichś zawodach? Kiedy brałem? Jeszcze jest jedno pytanie. Mnie najbardziej konstrukcja samego silnika interesuje. Czy na części te cepki się kręcą, czy oni czy w każdym części? Outrunner. Czyli obraca się tutaj wirnik z maszynami. Teraz już prawie wszystko jasne. Bo że gdyby cepki się obracały, to musiały być duża masa i tak dalej. Magnes już na zewnątrz i tak. No tak, faktycznie to wtedy największy moment. Znaczy są też silniki typu Inrunner, które rzeczywiście mają dookoła mają cepki, a w środku mają magnes stały, który nie obraca. Tylko że dużo trudniej jest chłodzić tak naprawdę taki silnik. A tutaj przelatując przez te cepki powietrze już jest dość dobrze chłodzić. Tutaj maksymalnie masa takiego silnika, to jest normalne.
musimy się rozdrożyć na tym polem drogowym. Na obu to pole, na to, żeby Przepraszam, czy pan może orientuje się, jaki program dzisiaj będzie? No ja się nie orientuję niestety. Jest, wchodzą takich czerwonych organizatorzy, nie? Na tych moich makwetach, takich czerwonych bluzkach. Tak. No, dziękuję bardzo. Pomagacie także, a ja nie wracam. Proszę bardzo, żeby wpisać. Pojadę. Proszę bardzo. A! Prawie jest! Bo jeden dla nas! Chodźcie, zagrajcie! Auto na ulicę! Zdajecie to głośno! To może na ulicę! I wygrajcie samochód dokładnie! To wygra samochód na ulicę! Wychodzi gra! Cała rodzina to pracuje! Zapraszam! Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Never be. Powiedzmy sobie zaraz. A ja nie mam takiego.
Kiedy początkowo stoczkowie ustawili się z pozycji pod wiatr, który jak Państwo widzą praktycznie w związku z tym, że mamy dzisiaj dosyć spory wiaterek, a u góry wieje jeszcze silniej, w związku z powyższym mamy wrażenie, że praktycznie stoją w miejscu. Jeżeli popatrzymy, że ich cel jest tam właśnie ten niebieski materac, to oni teraz sobie po prostu wypracają wysokość, potem obrócą się w pozycjach z wiatrem i jeżdżą, żeby znowu stanąć pod wiatr i na pewno zlądować. I widzicie Państwo, że taką sobie spiralą chłopaki teraz coraz szybciej wypracają wysokość. A w międzyczasie Antonow robi drugi krąg. Jest tam około 90 skoczków. Gdyby wszyscy wyskoczyli, byłoby głośno w powietrzu. W związku z powyższym jest taka pauza i zawsze Antonow robi sobie drugi krąg. I znowu nadleci to miejsce, w którym mniej więcej wyrzucił tych skoczków. I wyskoczy kolejna seria skoczków w postaci 3-4 osób mniej więcej. I zobaczcie Państwo, że trochę kiedy jest teraz pozycji z wiatrem, o wiele, wiele szybciej się porusza. I teraz powolutku właśnie ustawia się znowu pod wiatr, żeby wyhamować to. I powolutku, powolutku będzie próbował wylądować na materacie. I widzę Państwo, że wiaterek jest dosyć spory, tak jak mówiłem. No, dzisiaj mamy, tak jak mówiłem, dosyć trudne warunki, tym bardziej będzie ciekawie popatrzeć. No, ale to są ludzie z dużym doświadczeniem. Proszę bardzo, jest to brawo! Thank you.